Cześć! Jeśli zajmujesz się tworzeniem stron internetowych lub planujesz właśnie taką działalność, koniecznie zobacz to wideo do końca, ponieważ jest ono skierowane właśnie do Ciebie. W tym wideo powiem Ci o takich rodzajach klientów, różnych sytuacji, raczej nieprzyjemnych, których warto unikać, powiem Ci, jak sobie ja radzę właśnie w takich sytuacjach, jak ja reaguję na, na takich różnych że tak powiem, ciekawych klientów, także koniecznie zobacz to wideo do końca. Zanim przejdziemy do treści tego materiału, przypomnę, że partnerem tego kanału jest firma CyberFox. Także, jeśli jeszcze nie masz hostingu oraz domeny, to w opisie tego filmu znajdziesz link właśnie do CyberFox z moim kodem rabatowym. A teraz już właśnie przechodzimy do treści tego, tego odcinka, nagranego tak trochę nietypowo, spontanicznie. Ponieważ rozmawiam z różnymi właśnie osobami, które też zajmują się tworzeniem stron internetowych, i widzę, że pewne sytuacje, pewne, że tak powiem, teksty od potencjalnych klientów często się powielają. Tak? Ci klienci nie mają nic ze sobą do czynienia, a mimo wszystko pewne sytuacje są ze sobą zbieżne, pewne, pewne takie, można powiedzieć, klasyczne teksty. I jeden z tych takich klasycznych tekstów, kiedy dzwoni do mnie klienta, a także do, pewnie do ciebie, i do ciebie, i do ciebie. Do ciebie jest tekst, dzień dobry, potrzebuje stronkę, tak? Ile to kosztuje? No, oczywiście tutaj widełki mogą być od kilku do kilkunastu, czy też kilkudziesięciu tysięcy złotych, to wiemy, tak? Jednak takim klasycznym kolejnym tekstem jest, że, mamy, że klient potrzebuje strony prostej, tak? Wie pan, potrzebuje stronki prostej, i tak wchodząc dalej, właśnie w dialog z takim klientem, okazuje się, że ta stronka prosta to nie do końca jest stronką prostą. Że na tej stronce będzie też sprzedaż produktów, czy to fizycznych, czy to produktów wirtualnych. Będzie też zakładka blog. No a prosta stronka, gdzie w mojej głowie prosta stronka jest po prostu prostą wizytówką firmową składającą się od jednej strony do powiedzmy pięciu zakładek. Okazuje się, że tych zakładek tam będzie kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, i jeszcze one są, mają strukturę powiedzmy, że są zakładki pod zakładek, tak. No i właśnie dzwoni taki klient, że będzie prosta stronka. No i tutaj my już w głowie właśnie mamy taką wizję, że będzie to faktycznie kilka zakładek. Rzucamy też powiedzmy jakąś tam kwotę, tak? Zazwyczaj zaniżono, a później się okazuje, że jest to dość duży kombajn, a nie strona internetowa. I tutaj możemy się po prostu skrzywić na takiej wycenie. Także dokładnie trzeba tutaj dopytać się, jakie to będą strony i jakie będą funkcjonalności. Bo też wychodzi na to, jeśli dzwoni klient i mówi na przykład, że będzie prosty sklep, tak? Więc prosty sklep to, to dla mnie jest po prostu powiedzmy od 0 do 100 produktów, gdzie te produkty są albo proste, albo z wariantami, tak, prostymi, gdzie mamy na przykład buty w rozmiarze, czy też na przykład ciuszki. A po dalszym wywiadzie z takim klientem okazuje się, że te produkty wcale nie będą takie proste że tam będą powiedzmy formularze zapytania i generalnie cuda na kiju. Także klient moim zdaniem ma w głowie dzwoniąc powiedzmy do mnie, chce tak, jakby ustawić się z takiego poziomu, że ja właśnie wycenił to, to niżej. Deklarując się, że będzie to stronka prosta. Być może ona w jego mniemaniu jest prosta, tak? natomiast tutaj tworząc stronę, dla nas wszystko jest zero-jedynkowe i każda dodatkowa funkcjonalność jest to dla nas kolejne wyzwanie i jest to ciężkie wyzwanie, na które pochłania nasze zasoby czasowe, tak. I kolejnym taki właśnie klasykiem, też właśnie przy okazji taki właśnie rozmów, że stronka jest prosta, często słyszę taki tekst. Co to dla pana, to panu zajmie no, godzinka, góra, dwie. E, zwłaszcza to ten tekst pada, jeśli ja tam wyceniam, no i klient e, w tym momencie troszkę zostaje sprowadzony, no może nie do porteru, ale jest zdziwiony, że wycena e, jest troszkę zawyżona, niż on sobie to wyobrażał. Tak? I w jego głowie już zachodzi e, taki proces myślowy. No Skoro to jest takie, e, przecież to dla pana jest kilka kliknięć, to panu zajmie dwie godzinki, a pan mi tutaj wyjeżdża z taką kwotą. I nawet gdyby to była racja, nawet gdyby to mi zajęło kilka godzin, to sorry, ale żeby mi to zajęło wykonanie danego zlecenia kilka godzin, to ja musiałem poświęcić czas wcześniej, poświęcając na to kilkadziesiąt godzin, tak? I tego już klienci nie widzą, że coś, co mi zajmie godzinkę, nawet jakieś zrobienie jakiejś takiej prostej funkcjonalności na ich stronie, ok, może mi to zajmie godzinkę, ale. Tak wyceniam, bo ja też nie wyceniam tylko tej godzinki, ale wyceniam ten czas, który zajęło mi właśnie nauczenie się tego. I o tym właśnie pamiętajcie, nie psując tego rynku, nie oceniajcie, nie wyceniajcie swoich usług właśnie przez pryzmat tego, że no skoro mi to zajęło dwie godziny, no to to czemu, to czemu mam wziąć więcej niż 500 zł, Tak? Nie, uczyliście się, to jest wasza wiedza. Jeśli się klientowi nie podoba ta stawka, ok, siądź i zrób to sobie w dwie godzinki, zaoszczędzisz 500. Pamiętaj, jeśli Ty nie będziesz siebie szanował, swoich usług, swoich stawek, nikt tego nie będzie doceniał, a na pewno nie, nie, nie doceni tego klient. Także szanujmy się i nie psujmy rynku, nie zaniżajmy tych cen. Jeśli masz ochotę robić stronę za 400-500 zł, OK, rób to tylko później. Pamiętaj, że w w taki jak chomik, jak chomik będziesz biegał od zlecenia do zlecenia na tej, na, na tej, na tej karuzeli i tak naprawdę do niczego, do sensownych, do sensownych pieniędzy, pieniędzy nie dojdziesz. I tutaj jest kolejny pro, problem, tak? Problem zdobywania zleceń, bo bez sensu, moim zdaniem, jest zdobywać te zlecenia na właśnie takich portalach oferia, Oferteo, gdzie tak naprawdę na jedno ogłoszenie przypada kilkanaście, e, kilkanaście wykonawców. No i, i jak ten jak ten klient ma wybrać tego, e, wybrać tego wykonawcę? On ci po cenie, tak? Kto da mu najniższą cenę, on tego wybierze, e, bo to taka jest prawda. Tam są tak zwane złotówki, dla których złotówka mniej to już jest wybór, tak? Nie trzeba tam szukać klientów. Klientów należy szukać dobrze płatnych poprzez odpowiednie kierowanie swojej oferty do odpowiednich klientów, którzy nie będą właśnie jęczyć za każde 10 złotych, za każde 50 zł, tylko docenią waszą pracę, wasz wkład i, i, i te stawki mogą być często dwa razy większe. Ale za tym też musi iść budowa marki osobistej. O tym właśnie jest mój kurs: jak zarabiać na stronach internetowych, jak zarabiać godne pieniądze właśnie, gdzie zdobywać tych klientów, jak budować skutecznie swoją markę osobistą. Link do tego kursu oczywiście w opisie tego filmu. Zachęcam Cię oczywiście do zakupu. I teraz przechodzimy już do kolejnego rodzaja, rodzaju klienta sytuacji. I dzwoni właśnie klient. To coś podobnego jak właśnie z tą prostą stronką. Z tym, że tym razem jest tekst. No wie Pan, ja to stronkę to bym w sumie sam mógł zrobić, ale nie mam czasu. Bo ja chcę się zająć w tym momencie tutaj swoją działalnością, ja się zająłem, to jest proste. Dla Pana to będzie oczywiście dwie godzinki, jakby pan mógł tutaj. Tą stronkę zrobić za mnie, to, to, to będzie dobrze. No i oczywiście on już tutaj też ma w głowie tą stawkę, że no on mógłby sobie to sam zrobić, czyli e, jemu to zajęłoby trzy e, razy dłużej czasu, no ale zaoszczędziłby przecież pieniążki, to wyszłoby mu zero złotych. No ale jeśli my się już tego podejmujemy, coś co on u mnie, my zrobimy to tak, no bo my zrobimy to trzy razy szybciej, więc zgarniemy przecież marne grosze i, 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 i wszyscy będą zadowoleni. Nie! Nie, już jeśli taki klient właśnie do was podbija to on już coś miał do czynienia z WordPressem, on już coś tworzył, coś mu zaczęło nie wychodzić, często to stronę trzeba będzie też po nim poprawiać, co też rodzi problemy i dodatkowy czas, tak? I tutaj właśnie taka kolejna, przypomnę o mojej zasadzie, plus 30. Zawsze do czasu wykonania strony internetowej dodawaj 30% więcej, jeśli zajmie Ci to, myślisz, że zajmie Ci to 2 dni, nie, zajmie Ci to 3 dni, czyli doisz te 30% czasu i oczywiście doisz też 30% stawkę, tak, jeśli coś uważasz, że zajmie Ci, nie wiem, 1500 zł, to doisz te 30%, czyli te powiedzmy 500 zł, bo tak to będzie, bo niestety, ale dłużej i drożej i to Ci po prostu się zejdzie, także uważaj na takie właśnie dokańczanie po, po swoich klientach, stron internetowych lub właśnie na ten tekst, że, że, że to jest w zasadzie, w zasadzie proste, ale on nie ma czasu, więc jeśli wy możecie, to się, to się tą stronką zajmiecie. Owszem, możemy się zająć, wycencie to uczciwie, tak jak mówię, dolicie te 30% i niech na, na nisu się zdają takie właśnie teksty, że to jest proste i on to może zrobić sam. I tutaj kolejna właśnie e, taka, taka sytuacja. Tak zwani cebularze skrobi dupy, którzy jęczą o każde 100 zł. Jeśli macie takiego klienta, który dla, dla którego problemem jest 100 zł, on jęczy Wam, e, obniż pan, obniż pan, obniż pan, bo to za drogo. E, nie, mówcie stawkę i bądźcie przy tym twardzi. Nie i koniec, proszę sobie iść gdzieś dalej, jeśli nie pasuje moja stawka, no ja nie mam monopolu na swoje usługi, na pewno jest ktoś, kto zrobi to panu taniej, czy lepiej czas i życie zweryfikuje, natomiast ja nie mam ochoty, tak? I tutaj trzeba być naprawdę konsekwentnym. To dotyczy się właśnie, zwłaszcza osób początkujących, które zaczynają stawiają pierwsze kroki w tym biznesie i jest to trudne, tak? Gdy nie ma tych zleceń, właśnie powstrzymać się przed tą pokusą zrobienia czegoś za, za tą stawkę niższą. Nie, tutaj trzeba być asertywnym, trzeba być konsekwentnym, róbcie zagodne pieniądze, takie, które uważacie, że są dla was satysfakcjonujące. I kolejna taka sytuacja. Tutaj często dzwoni klient i potrzebuje stronę na wczoraj. I ten tekst działa na mnie, powiem szczerze, jak pachta nabyka. Zwłaszcza, kiedy ten kalendarz jest mocno wypełniony i dzwoni klient, jest zdziwiony, że ja nie mogę mu zacząć wykonywać jego strony już od jutra, a na często też już od dzisiaj. No bo on już ma domenę, ma hosting, już może pan zacząć robić. Ja panu wyślę zdjęcia, teksty i pan już po prostu rób. Nie, jest kalendarz, proszę się ustawić w kolejce grzecznie. Oczywiście, są czasem takie sytuacje, ja rozumiem komuś naprawdę zależy na czasie. Można jakoś tak. Mamy tych klientów niektórych bardziej elastycznych, oni nic się im nie stanie, oni się nie pogniewają, jeśli będą mieli to stronę tydzień później, także można gdzieś tego klienta wcisnąć. Ale nie dlatego mnie to denerwuje, że ktoś dzwoni chce na wczoraj, bo ja to okej okay, rozumiem. Ktoś ma taką potrzebę, potrzebuje, ma wszystko gotowe, jest hostnik, jest domena, są teksty, są zdjęcia, OK. Wysywaj pan. Na pewno będzie szybciej. Mnie to denerwuje z tego powodu, że najpierw jest temat że chce stronę na wczoraj szybko, a później jak już ta praca nad tą stroną robi, ty przekładasz te wszystkie zlecenia w swoim grafiku, wciskasz gdzieś tego klienta, no bo ci wyjęczał, bo on chce na wczoraj, okej, okay, ja Cię, człowieku, rozumiem, zrobię Ci to. A później się okazuje, że gdzieś w połowie pracy, nawet i nie, klient, klientowi przestaje zależeć, już, już to nie jest ważne na wczoraj jest problem na przykład, żeby klient Ci dosłał dwa zdjęcia, i czekasz na takie dwa zdjęcia, które po prostu już są potrzebne, aby skończyć tę stronę. Czekasz tydzień, tak? I wtedy już mu się nie śpieszy. I to mnie właśnie nerwuje, bo zaryzykuję, ale powiem 90% klientów, którzy zaczynają tekst, że strona chcą, aby strona była na wczoraj. Ci klienci tak naprawdę w 90% to okaże się, że to wcale nie było takie pilne i będziecie mieli problem będziecie mieli problem, żeby wyegzekwować właśnie materiały na tą stronę równie szybko, jak Wy tą pracę na tą stroną tutaj zaczęliście. I tutaj mam taki fajny tip od jednego z moich kursantów, Emila, który ma również kanał Emil Zrobię Stronę bodajże, który po prostu ma w umowie taki zapis, że klient od podpisania umowy jest zobowiązany do oczywiście do wpłacenia zaliczki. No, jeśli od podpisania umowy nie prześle materiałów na stronę internetową w ciągu powiedzmy 7 dni, no to ta zaliczka przepada. I uważam, że jest to super pomysł, e, motywujący dla klienta. Wy macie pewność, że te materiały w ciągu tygodnia będziecie mieli, a jeśli nie będziecie mieli, e, to będziecie mieli zaliczkę i bez żadnej pracy tutaj zarobicie. Proste, uczciwe. E, szanujmy się. E, ja wiem, że klient nasz pan, ale szanujmy też właśnie zlecenia odawców. I tutaj wspomniałem o takiej kwestii jak zaliczka. Zaliczka, rzecz święta. Nie dotykaj, nie ruszaj, nie rób nic, jeśli nie dostaniesz zaliczki. I to nie chodzi o to, aby nabrać tych zleceń, nie wiadomo ile, zaliczkować, być niesłownym. Nie. Ja biorę zaliczkę w momencie, jak gdy, gdy przystępuję już do pracy. Nie lubię brać zaliczki, powiedzmy miesiąc przed robotą. Wtedy mam ciśnienie, wtedy czuję się niedobrze, że klient mi zapłacił, ja z tą stroną nie ruszyłem. Staram się, jestem uczciwy wobec klientów i też tego wymagam od nich, natomiast wiem, że niektórzy są nieuczciwi i często jest tak, że jest rozmowa, klient jest napalony na stronę, Wy zaczynacie robić, a on się po prostu później, teraz już tak nie ma, ale tak było na początku, a on się po prostu rozmyśla. Nie dlatego, że coś mu się nie podoba na tej stronie, bo on nawet jej nie widział, po prostu zajarał się, a po tygodniu mu to przeszło i jest koniec, koniec tematu. On już tej strony nie chce, wy nie macie zajiczki, zostajecie ze straconym czasem, tak? tak? Także zaliczka, że święta ja biorę za właśnie w momencie, kiedy zaczynam tworzyć stronę internetową, wtedy mam to poczucie, że zaczynam robić, uczciwie sobie na to zaliczkę zapracowałem, a klient już jeśli płaci, no to, no, no to to, raczej się nie rozmyśli. A jeśli się rozmyśli, to wy macie zaliczkę, tak? I fajny właśnie ten, ten tip o temile, aby obwarować to też takim paragrafem, że powiedzmy, jeśli wam. Nie dostarczy materiałów, zaliczka przypada. On ma motywację, klient, aby właśnie te materiały wam na tę stronę internetową dostarczyć. Ile tej zaliczki brać? Ja biorę około 20-25% wartości zlecenia. Reszta płatna jest powiedzmy 7 dni po skończonym projekcie. I tutaj kolejna rzecz, jeśli chodzi o te zapisy w umowie. Oprócz zaliczki, piszcie konkretnie, czego będzie dotyczyło zakres Waszych prac przy stronie internetowej. Bo ja rozumiem klien klienci. Takie są czasy, że wszyscy chcą mieć od A do Z i musicie być też grafikiem, musicie być copywriterem. Ja to wszystko rozumiem, ja to też wszystko robię. Natomiast wyceniajcie to. Jeśli klient Was prosi o tworzenie strony internetowej to prosi Was o stworzenie strony internetowej. To je, po jego stronie jest dostarczenie e, materiałów, po jego stronie jest zrobienie logo, dostarczenie tekstów, e, z, wysłanie drzewa, że tak powiem, struktury tej strony internetowej, jakie mają być zakładki. Oczywiście Wy możecie mu podpowiedzieć, tak, że bez sensu jest, e, nie wiem, tworzyć oddzielną zakładkę o nas, gdy te kilka zajm możecie wrzucić tak naprawdę na stronę główną. Oczywiście, doradztwo jak najbardziej, tak? niech klient Was pozna z tej dobrej strony. Natomiast, e, natomiast i wszystko po prostu wyceniajcie. Jeśli e, macie stworzyć logo, wycencie to logo. Jeśli macie napisać teksty, wycencie też e, teksty. Nikt tego za Was nie zrobi. Jeśli klient za Was tego nie zrobi, zrobicie to Wy i macie to po prostu wycenić. Ja jeszcze raz miałem taką sytuację, że jedyny materiał na stronę, jaki miałem, to wizytówka klienta. Taka mała, kwadrat e, prostokątna mała wizytówka, gdzie były tylko dane kontaktowe i na podstawie tego miałem zrobić zakładkę, miałem zrobić stronę internetową, e, pięciozakładkową. E, ok, nie ma problemu. E, zrobię. Napiszę teksty, po co? Ale to wszystko należy po prostu doliczyć i nikt, z, nikt wam po prostu nikt nie doceni waszej dodatkowej pracy. Taka jest prawda. Nikt wam nie zapłaci i nie doceni waszej dodatkowej pracy, jeśli wy sami tego nie zrobicie. Także wszystko w umowie, czego dotyczy umowa. Ostatni też był taki klient, gdzie był do wykonania sklep internetowy i było jasno powiedziane. Po mojej stronie jest tylko zmiana. Yy, bo to już sklep istniał, po prostu zmiana szaty wizualnej, a po drodze po prostu wychodziło, że dodawanie produktów, y, zmiana cennika wysyłki, y, bo tam była wysyłka do iluś tam krajów, edytowanie właśnie produktów. I tego nie było w umowie. Ja mogę to oczywiście zrobić. Dodatkowe pieniążki, nie ma, nie ma, nie ma problemu. Także y, klienci są naprawdę, są, ja wychodzę z tego założenia, że klienci są uczciwi, tak jak i Wy, ale na pewnym etapie też rodzi się w ludziach takie cwaniactwo, takie naciąganie, tak? Bo skoro jest, skoro robi, no niech poświęci to godzinkę, i niech to zrobi. Ok, poświęci, zrobię, doliczamy pieniążki za to uczciwie zarobione, tak? Nasza praca równa się zarobek. I kolejna taka bardzo ważna rzecz, ja z tym problemu nie mam, ale zauważam, w ogóle w biznesie, w Polsce jest taki problem zaległych faktur. I tutaj skala tego jest ogromnie duża. I powiem ci swój sposób na, na nieuregulowane faktury. Bardzo prosty i bardzo banalny, i pomyśl sobie: e, Ojej, jak to? Jak to ma prawo działać? A no ma. Moim takim e, tipem na, na radzenie sobie, czy znaczy tipem, to wyszło w praniu. E, w końcu zrozumiałem, e, jak ja sobie radzę z niezapłaconymi fakturami. W zasadzie tego problemu nie mam, z tego powodu, że mam kanał na YouTube. E, I radzę ci, właśnie jeśli tworzysz stronę lub zamierzasz, załóż kanał na YouTube. W pewnym sensie stajesz się dla takich klientów osobą publiczną. Ja wiem, że to jest dyrdymał, że dzisiaj każdy nawet dziecko może sobie założyć kanał na YouTubie, jest to proste, darmowe i, i o niczym to nie świadczy. Okej. Okay. Ale zobacz, ile tak naprawdę firma ten kanał na YouTubie? 5%? Wszyscy mają fanpage, wszyscy mają stronę internetową. Jednak mało osób ma kanał na YouTubie. I w pewnym w pewnej świadomości ludzi, ty mając kanał na YouTubie, jesteś pewnego rodzaju osobą publiczną. I Zachodzi taki mechanizm w głowie klienta, on się po prostu boi. Boi się, że jeśli nie zapłaci, to tego napiętnujesz po prostu publicznie. I zrób sobie profesjonalną stopkę mailową, i tam zamieść właśnie kanał do swojego YouTube'a. Wyeksponuj swój kanał na YouTube na swojej stronie internetowej. Niech klient widzi, że masz tą stronę internetową. Ja już miałem klientów z różnych krajów, z różnych kontynentów nawet z Australii, z Azji, z Ameryki Południowej, Północnej nie mówię tego, żeby się chwalić. I tak naprawdę mógłbym zrobić usługę takim osobom, i, i, i on, one mogłyby mi nie zapłacić. I ja bym nic z nimi nie zrobił. Nie było żadnego takiego problemu. Te osoby płaciły często, nawet z góry, od razu. E, faktura pierwszy dzień. Zazwyczaj tak jest. E, i, I to wynika właśnie z tego, że jesteście, jesteście w jakiś tam sposób może nie rozpoznawalni, bo nie jesteście krzy, Krzyśkiem Ibiszem czy inną, małgorzatą Rozanek to nie o to chodzi. Natomiast e, spływa na Was właśnie taki efekt aureoli. Tak, jesteście YouTuberem. Chociaż. Chociażbyście mieli kilka filmów mając kanał e, i mając właśnie link do tego kanału na, na waszych stronach, e, tak żeby klient wiedział po prostu, że nagrywacie, że, ma, że, że macie właśnie, e, jesteście youtuberem, nie będziecie mieli problemu z płatnościami. I to jest udowodnione, rozmawiam z wieloma osobami właśnie, które mają również kanał na YouTubie i nie ma tego problemu. Jedynie jakie miałem problemy z płatnościami, to byli miejscowi. E, z mojego miasta ludzie, którzy po prostu przyszli z polecenia i tak naprawdę nie wiedzieli, że, że mam gdzieś tam kanał. Takie, ta, ta, takie, takie lokalne cwaniaczki, Natomiast teraz jest tak, że mam tych klientów głównie, znaczy głównie. Przeważnie z całej Polski, także nawet ich nie widzę. tak, Wszystko odbywa się online. Płatno, problemów z płatnościami nie ma absolutnie żadnych. Także zobaczcie, ile pieniędzy na firmach windykacyjnych zaoszczędzicie. A tak naprawdę, jeśli ktoś się uprze, to do 2000, jeśli ma fakturę. Może wam nie zapłacić i nic mu naprawdę nie zrobicie. Takie straszenie, jeśli klient się uprze, nic mu nie zrobicie, nie zapłaci wam. I ciężko też tutaj będzie nawet to wyegzekwować przez firmę windykacyjną. I tak naprawdę zobaczcie: kanał na YouTube nic was nie kosztuje, a zaoszczędzi wam naprawdę setki pieniędzy na firmę windykacyjną, której skuteczność też no, nie będzie stuprocentowa, a na pewno będziecie musieli podzielić się prowizją za, za odzyskanie pieniędzy. Także mam nadzieję, że tym filmem troszkę Ci pomogę, troszkę Ci rozjaśniłem, jak to wygląda właśnie w takich sytuacjach mniej przyjemnych, praca przy tworzeniu stron internetowych. Też mam nadzieję, że to pomoże Ci tak? uniknąć pewnych sytuacji i będziesz wiedział, jak w takich e, sytuacjach na różnych takich klientów po prostu zareagować. Przypominam o moim kursie, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych. Link do którego znajdziesz w opisie tego filmu. Daj łapkę, zostaw komentarz, co o tym myślisz. Do następnego wideo. Trzymaj się. Cześć.